Strzała, jestem Olo i witam Was na Kolba TV. Dzisiaj po raz kolejny mam okazję i przyjemność gościć na naszym kanale Tomka Laskowskiego. Cześć, witam. Witam Was serdecznie. Od naszego ostatniego spotkania minęło już trochę czasu, też byliśmy na strzelnicy i testowaliśmy bardzo fajną platformę treningową 22LR Hammerly TAC R1. No, dosłownie. Było całkiem ciekawie. Tak, było super, ale w międzyczasie pojawiło się w naszej ofercie kilka fajnych nowości z dziedziny optyki i stąd właśnie ten film. Mam na myśli m.in. producenta z USA, markę Primary Arms, która w tej chwili bardzo fajnie uzupełnia całą tą ofertę optyki firmy Kolba. Optyki, która przeznaczona jest przede wszystkim do karabinków AR-15 i tych takich właśnie tego typu sprzętu. Dzisiaj nie będziemy się skupiać tylko i wyłącznie na tej marce, a weźmiemy pod lupę trzy marki, czyli pójdziemy z tematem trochę szerzej. Mam na myśli Vortexa, Primary Arms i AT3. Tomek, szanuję m.in. w Twojej osobie to, że jakby szukasz nowości, nowych rozwiązań, technologii, nie zamykasz się na już takie utarte rozwiązania, które generalnie sprawdzają się u Ciebie, ale cały czas jakby idziesz do przodu. Zgadza się, Olek, ze względu na to, że pracując jakby w tym przedziale szkoleniowym, czasami oczywiście bazujemy na markach sprawdzonych, nie będziemy tutaj robić kryptoreklamy, ale szukamy też alternatyw, bo wiadomo, realizując zamiar, posiadając dużo sprzętu, czasami szukamy zwyczajnie pewnego rodzaju oszczędności. Wiąże się to z tym, że pozyskujemy sprzęt, celowniki czy inny osprzęt do broni, tak zwany budżetowy, no ale wiadomo, bywa, że jest to kosztem jakości, a tutaj mamy przykład trzech marek, trzech firm, które oferują szeroką gamę sprzętu o jakby już bardzo zaawansowanej tej klasie jakości, nie? Tak, dokładnie, bo tutaj nie mamy tylko i wyłącznie celowników, czy tam tak, kolimatorów, różnych powiększalników, ale też cała masa sprzętu dodatkowego, osprzętu, montaże, no praktycznie dosłownie wszystko. Tak, tutaj w przypadku Primary Arms i celownika właśnie SLX-3X mamy przykład ewidentnej gamy możliwości, które ten celownik oferuje poprzez elementy montażu, dostosowania, wyposażenia, które powiedzmy personalizują celownik do wymagań i oczekiwań klienta, tak? Do szczegółów przejdziemy, ale chciałbym Ci zadać jeszcze kilka pytań. Bo jak to w tej chwili wygląda? Do naszego Wojska Polskiego swego czasu przykleiła się taka łatka niereformowalnej instytucji, że granie beton i tam ciężko w ogóle o jakiekolwiek nowości, które mogliby żołnierze testować. Jak to z Twojej perspektywy wygląda? Znaczy wiesz, że tak szczerze to się niewiele zmieniło, nie? Ja już jestem jakiś czas na emeryturze, pracuję i obserwuję jakby ten rynek. Oczywiście teoretycznie strefa albo zakres, przez cały przemysł zbrojeniowy się rozwija, ale patrząc jakby na wyposażenie i dostępność tego sprzętu już bardziej zaawansowanego, no to mówimy o konkretnych jednostkach, czyli mówimy o jednostkach specjalnych, tak? Tam gama sprzętu jest szeroka. Oni mają dostęp do możliwości testowania albo możliwości dostępności ze względu na specyfikę swojej pracy, a zwykły żołnierz zazwyczaj zdany jest na to, co zostanie zakupione przez centralne ośrodki, no i dostaje na tak zwane wyposażenie sprzęt z magazynów, tak? Także tutaj nie mamy możliwości popracowania na różnej gamie sprzętu, wybrania sprzętu, który teoretycznie nam w jakiś sposób pasuje, bo jest to armia, są centralne zakupy, są duże ilości zakupów, ale czy ten sprzęt zawsze jest, jak to się mówi, z najwyższej półki? To ja już bym miał, tak jak to się mówi, wątpliwość, nie? No właśnie, częściowo wyprzedziłeś moje pytanie, kolejne. Chodzi o to, czy na przykład, jak to wygląda. Ja to widzę tak, granie sprzęt, który jest dla wojska, najpierw idzie do jednostek specjalnych, które testują po prostu ten sprzęt, zarówno pod względem technicznym, ale też no, wykonują działania bojowe na tym sprzęcie i wiedzą, co się sprawdza, co nie. I potem ta jakby moda, może nie moda, ale po prostu ta technologia i technika idzie z wojska do cywila,
i tam właśnie cywile podpatrują to, co sprawdza się u specjalistów i też sami się wyposażają właśnie w ten sprzęt. Znaczy powiem tak, no wiadomo, że zawsze ta technologia wojskowa, ona będzie w jakiś sposób bardzo parła do przodu ze względu na zaawansowanie i wyprzedzenie przeciwnika w pewnej formule, czy to sprzętowej, czy taktyki, czy innych, tak? I zgadza się, później gdzieś tam się pojawia w obszarze cywila i cywil ma dostęp sukcesywnie do technologii, która pojawiła się jakiś czas, ale w wojsku już pędzi następna ewolucja, następne powiedzmy jakieś tam nowe wersje. I cywil bazuje na tych wersjach troszeczkę jakby wcześniejszych. Nie ma co teraz też ukrywać, świat jakby się już scentralizował, dostępność do sprzętu, dostępność do internetu, dostępność do social mediów, gdzie pojawia się bardzo dużo informacji i relacji o tym nowym sprzęcie, powoduje u ludzi ciekawość i chęć posiadania. Wiemy, gdzie jest kierunek, Stany, tak? Bo tam niestety jest to obszar, gdzie ten sprzęt po prostu zwyczajnie występuje. Ale musimy mieć też na uwadze, że nie zawsze Stany puszczają niektóry sprzęt na rynek europejski. Chcą zostawić go dla siebie i nie dzielić się nim, tak jest. Przynajmniej za wcześnie, prawda? Tak jest. No właśnie, już zmierzając do clou naszego odcinka, naszego tematu, czyli optyki, jak to generalnie wyglądało na przestrzeni lat? Chyba na początku były kolimatory. Na początku to były przyrządy mechaniczne. No, dokładnie. Tak to wyglądało. Właśnie, miałem o tym wspomnieć, tak, ale mówię, dobra, ja jeszcze zaczynałem, kiedy były przyrządy mechaniczne. Zgadza się. I pracowałem w tej formule. Później zaczęło się to pomalutku rozwijać. Rozwijało się, ja już byłem w Lublińcu. Wiadomo, no, zaczęliśmy od tych podstawowych już teraz wersji EOTECA, tak? No bo ten celownik jakby pierwszy pojawił się w tej formule wyposażenia bynajmniej jednostki w Lublińcu. No i sukcesywnie wiadomo przychodziły te powiedzmy poszczególne modele o bardziej zaawansowanej technologii. No a później sukcesywnie wiadomo tak jak powiedziałem moglibyśmy tutaj wymieniać kolejne celowniki z tej gamy. Pojawiały się nowsze, ale to już były lata naprawdę gdzieś w granicach 2000, powiedzmy 10 w górę. Nie? Ale czyli w sumie dostaliście od razu holografy, te EOTECHy? No tak, były to pierwsze podstawowe wersje holografów, byliśmy mega zachwyceni takimi celownikami, no bo było to już przeskok w inną epokę. To już na bogato, bo wiesz, czytałem trochę historię. Na początku lat 90. pojawiły się w armii amerykańskiej kolimatory. Potem te holografy, wiadomo, EOTECHy. W międzyczasie gdzieś pojawiły się powiększalniki, bo jednak stwierdzono, że tak dużo na rynku jest tych holografów, jeszcze później pryzmaty były oczywiście, tak. Celowniki pryzmatyczne, że żołnierze potrzebowali powiększenia. No, w firmie w Gromie mieliśmy możliwość przepracowania na tych celownikach w pełnej gamie, bo mieliśmy EOTECA, więc później żeśmy zaczęli pozyskiwać właśnie te powiększalniki. Mieliśmy Elkany, które miały już wewnętrzny zoom, tak jak chociażby w przypadku celownika Primary Arms, tylko tamten zoom był przekładany taką wajchą, która pozwalała przełącznikiem, inaczej mówiąc mechanicznym, która pozwalała mieć ten tak zwany klasyczny wgląd, czyli bez zbliżenia. I powiedzmy ten element zoomu. Te celowniki były używane tak jak z trzykrotnym zoomem do karabinka AR, a do powiedzmy takich już ciężkich karabinów był zoom o większym zbliżeniu, czterokrotny zoom czy sześciokrotny tam był, także już nie pamiętam, nie będę teraz fantazjował. A ostatnie czasy to triumfy święcą celowniki LPVO, czyli popularne biegówki. Biegówki, tak. Mocno weszły teraz już na rynek. Zastępują te wcześniejsze tak zwane holografy i celowniki. Są uniwersalne, pozwalają pracować na krótkich dystansach, jak też mieć możliwość wglądu na dalszy dystans. Chociażby tak jak tutaj mamy celownik, biegówkę Vortexa, dziesięciokrotny zoom. Samo przez się mówi, że luneta ta daje już duże możliwości. A jaka jest Twoja opinia na temat siatek, a dokładnie planu siatek w tego typu celownikach? Mamy oczywiście pierwszy i drugi plan, celowniki w pierwszym planie i celowniki w drugim planie. Jak to jest według Ciebie? Oczywiście w pierwszym planie zmienia się ten krzyż wraz z powiększeniem. Tak. Czy to dla Ciebie jest użyteczne? Wiesz co, ja mówiąc szczerze nie będę tutaj mocno rozbudowywał jakby się w schemacie działania na celownikach tego typu ze względu na to, że dawno pracowałem, bo w Lublińcu miałem jeszcze możliwość być tak zwanym strzelcem wyborowym
To był krótki okres, ale był, gdzie posiadałem Sako TRG i pracowałem na lunetach, więc to moje doświadczenie jakiś czas było. Potem się pojawiły właśnie celowniki typu tak zwane potocznie biegówki i one znowu zaczęły jakby pojawiać się mocniej, wgryzać w to środowisko strzeleckie. Ja szukam rozwiązań bardzo prostych ze względu na moją specyfikę pracy. W dużej mierze skupiałem się na celownikach holograficznych i endpointach, a jeśli chodzi o biegówki, miałem styczność postrzelania zapoznawczego i dla mnie jakby ta praca taka w elemencie dalszego, dłuższego dystansu wiąże się raczej na zwykłym powiększalniku, który był montowany dodatkowo do celownika, a w mniejszym stopniu jeśli chodzi o biegówkę, tak? Tak jak tutaj mamy przykład właśnie Vortexa, gdzie mamy oddzielnie celownik i oddzielnie powiększalnik. Tak, pytam, ponieważ zacząłem się interesować trochę biegówkami i co zauważyłem? Generalnie jest świetnie, bo na powiększeniu 1 masz bardzo duże pole widzenia, ale w siatkach pierwszego planu niestety ta siatka jest malutka. Malutka, tak. I generalnie bardzo ciężko, wiesz, ją zobaczyć na, wiesz, dynamicznym strzelaniu. No tak, kiedy chciałbyś włożyć, jakby nanieść poprawkę, tak, to wtedy jest problem jakby z odczytaniem. Jeśli chodzi o ten, no to tutaj jak najbardziej to jest właśnie taki troszeczkę... Nie wiem, czy można nazwać to mankamentem, ale no, trzeba po prostu wyostrzyć skupienie, a nie zawsze, ja mówię tak, dla mnie właśnie jest tym kluczowym elementem szybkość, praca i decyzja, nie? Więc tak, jak ja bym miał się skupiać teraz na tej małej siatce, no to zwlekam z jakimś tam elementem czasu. Dokładnie. Czas działa na moją niekorzyść. Oczywiście, że tak. A z drugiej strony, jak ją powiększymy na maksa, czyli 6, 8, 10, zależnie od tego, to mamy bardzo duże powiększenie. Zasłonimy. I nie jesteśmy w stanie pracować na krótkim dystansie. Dlatego mówię, u mnie w przypadku jakby kluczowego działania to są celowniki tego typu, hologramy, endpointy, ze względu właśnie na ich szybkość, precyzję. Prowadzimy zajęcia CQB, więc mamy krótkie dystanse, wchodzimy bach, bach. Jeżeli działamy już na tym dalszym dystansie, to operujemy światłem kropki, ewentualnie pracujemy na przyrządach mechanicznych ze względu na to, że też strzelec powinien mieć świadomość pracy lat. Dobrze, słuchajcie, tyle tytułem takiego wstępu, a teraz przejdziemy do konkretnego omawiania wszystkich modeli, które tutaj dla Was przygotowaliśmy. Obecnie jesteśmy w tak komfortowej sytuacji, że na rynku jest tyle tego sprzętu, że tak naprawdę jest taki mały ból głowy, co wybrać, wiesz, do jakiego karabinka i teraz jak to konfigurować, bo ja myślałem na początku, że kupię sobie taki zestaw, czyli holograf plus powiększalnik, a potem stwierdziłem, że może lepszy będzie na przykład, może lepsza będzie biegówka. Znaczy się, w moim mniemaniu, to jest moje zdanie, sprzęt raczej dostosowałbym do specyfiki pracy, zadań, które będę realizował. Czyli w przypadku szybkich, dynamicznych strzelań ja osobiście skupiłbym się na przykład elemencie, tutaj mamy pryzmat, tak? Czy celownika typu Vortex, który jest tu pokazany. W sytuacji, kiedy już miałbym zadania na dalszych dystansach, jakaś przestrzeń, luneta biegowa jest idealnym rozwiązaniem, bo mam wtedy bardzo precyzyjny wgląd w sytuację, w pole, przestrzeń. I mogę jakby w dużej mierze, też bardzo płynnie, szybko, nanieść poprawki, jeżeli miałbym problem z trafieniem, no bo wiadomo, jeżeli nie mam tego zooma, no to dystans 200-300 metrów dla AR-a i celownika typu endpointowego już jest pewną problemem. Niekoniecznie, ale może stworzyć to problem. W przypadku lunety biegowej jest to idealne rozwiązanie i praca. Czyli ty byś dostosowywał sprzęt na przykład do karabinka i na przykład do długości lufy? Chociażby, wiadomo, że w przypadku ERA 350 nawet na 10-calowej lufie to jest normalny element taktyczny, który jest do zrealizowania, tak? Ale w momencie, kiedy już byśmy pracowali powyżej, no to wtedy miałbym jakby wzgląd na to, że może bym Cię skusił na 12, 14. Ja z mojego doświadczenia bardzo niewielkiego strzelania sportowego mam swojego Stagarma, lufa 10,5. Skupienie na 300 metrów udało mi się zrobić mniej więcej gdzieś takie, więc stwierdzam, że spokojnie biegówka albo taki zestaw też się po prostu sprawdzi. Generalnie tak mi wyszło. Dobrze, lecimy z poszczególnymi produktami. Od czego zaczynamy? Może od tego małego... Czy małego właśnie AT3?
Mamy tu celownik AT3 Aro. Kolimatorowy. Kolimatorowy. Mikro, bardzo fajna konstrukcja, mocna, zwarta, o łatwym dostępie do, jeśli chodzi o element baterii, czyli nie musimy demontować celownika z podstawy, żeby wymienić baterię. Jest to celownik akurat w tym przypadku zamontowany na broni typu PCC, więc taka konfiguracja. Celownik, który posiada w swojej ofercie również i możliwościach montaż tego typu, więc mamy montaż w różnej wersji, wysokości. Celownik, który może być zamontowany też na broń krótką, pistolet. Na pistolecie. Ta baza jest jakby zdejmowana i mamy... Demontowana, tak, bardzo szybko, sprawnie, śruba montująca, jeśli chodzi o element szyny, a w przypadku tego słupka, który powiedzmy jest możliwością określenia danej wysokości, dwie śruby mocujące i demontuje. Z tego co pamiętam, pasuje pod płytki doktora, także myślę, tak, że spokojnie można dosłownie tam dobrać do pistoletu. Tak. Dobra, bardzo fajny, przede wszystkim mały, zgrabny, no i lekki, to jest też istotne. To jest właśnie jego główną cechą, że ma być lekki, tak? Że jeżeli go zamontujemy chociażby na broni krótkiej, on nie będzie nam wpływał mocno, tak, na ciężar tej broni, czy nie podniesie go. Mało tego, bardzo wytrzymała konstrukcja, stabilny, nie ma problemu z jakby trzymaniem tego tak zwanego zera, praca na dystansie. Dystansach krótszych, dalszych, do powiedzmy na 100 metrów, 20. Bardzo fajnie to wygląda. Skoro jesteśmy przy kolimatorach, powiedzmy trochę o zaletach, no ale też wadach tego typu sprzętu. Przede wszystkim zaletą, to co powiedzieliśmy wcześniej, jest jego waga. Jest leciutki. Druga rzecz, odległość od oka jest jakby nieograniczona. Można być krótko, można być daleko. Dosłownie, ja tutaj próbowałem zamontować bliżej, dalej. W tym przypadku zamontowałem tak, że mam możliwość, jeżeli można, operowania siłą tak zwanej jasności kropki od razu. Czyli jeżeli włączam celownik, on jest bardzo intensywnie świeci ta kropka, ale poprzez operowanie przełącznikiem mogę dostosować jaskrawość kropki do potrzeby. Faktycznie w tym miejscu jest bardzo wygodnie. Tak, jest po prostu pod ręką, jeżeli trzymam, mam bezpośrednią możliwość sterowania właśnie tą jasnością, czyli nie koliduje to, a zarazem jest element, tak jak powiedziałeś, możliwości ułożenia tego dystansu według własnej potrzeby, nie? Dokładnie. Spersonalizowania. Zasada działania kolimatora jest taka, że diodka pada właśnie na szkiełko i kolimuje po prostu ten obraz, daje kropkę. Tak. Wadą jest to, że te kropki często są dosyć duże i przysłaniają obraz na większych odległościach. Więc jest to sprzęt raczej na krótkie i średnie dystanse. Dosłownie, tak, no tak jak powiedziałem, czyli teraz już żeśmy weszli w tą wcześniejszą moją sugestię, że dostosowujemy rodzaj sprzętu do charakteru pracy. Dokładnie, dokładnie. Charakteru strzelania i tak dalej. Mówimy o krótkim dystansie, więc tutaj kropka jakby nie będzie wpływała, bardziej będzie nam zależało na szybkim, płynnym, dynamicznym wejściu w cel. Dokładnie. Są też niestety wady. W momencie, kiedy, bo to jest oczywiście celownik optoelektroniczny. Jest to optoelektronika, czyli też elektronika. Jak padnie bateria, no to niestety nie działa. Dosłownie. Wtedy tutaj też może trzeba będzie wziąć pod uwagę właśnie opcje przyrządów mechanicznych, które posiadamy na broni, dostosowania też od razu to, co zaznaczyłem. Tu jest wyższy słupek, więc jeżeli ja dźwignę przyrządy mechaniczne, to one muszą przechodzić przez światło celownika. Jeżeli zaś będzie jakby problem, no to wiadomo, wtedy możemy skorzystać z płytki niższej, no ale jakby układ tego, że ten słupek jest niższy, będziemy musieli wypracować technikę złożenia się do celownika w odpowiedni sposób dla siebie. No, czyli można to dostosować. Tak. Jest jeszcze jedna wada, chodzi o wadę wzroku osób, które mają astygmatyzm. W tym momencie ta czerwona kropka już nie jest taką dobrą, ładną, okrągłą kropką, tylko rozjeżdża się na różne kształty, oczywiście w zależności od tego, jaka ta wada jest. No i tutaj niestety to też jest taki mankament, który może przeszkadzać osobom, które mają astygmatyzm. Dosłownie, w różnym dosłownie stopniu. Dlatego tutaj właśnie wychodzi teraz firmy wychodzą nam naprzeciw, jakby budując już celowniki z
pryzmatem. Pryzmatyczne, tak, do których zaraz przejdziemy. Oczywiście. Oczywiście, jeśli chodzi o tą markę AT3 i całe to wyposażenie, wszystko jest na naszej stronie kolba.pl. Nie tylko kolimatory, ale też cały osprzęt. Także zajrzyjcie na kolba.pl. No i jeszcze zaznaczając, przepraszam Olku, dostępność cenowa tego celownika. O tym trzeba też wspomnieć. To jak patrząc z perspektywy tego, jaki mamy, powiedzmy, rozbieżności ceny od do, no to możemy spotkać się z celownikami, które kosztują grubo powyżej 2000, a tutaj, jeżeli ktoś patrzy z perspektywy budżetu, jest to coś godnego zauważenia i zainteresowania. To jest topowa wersja tego celownika, kosztuje trochę ponad 800 zł, czyli to nie są aż tak duże już pieniądze? Dosłownie. Okej, okay, lecimy dalej. I przechodzimy do naszej nowości, czyli marki Primary Arms. Tutaj mamy celownik malutki, celownik pryzmatyczny SLX 3, model 3, mikropryzm. Tomek, miałeś okazję się trochę zapoznać z tym modelem? Tak, dostałem go od siebie troszeczkę wcześniej. Bardziej nie chodziło tutaj o to, żeby strzelać nie wiadomo jak z niego i ile. Chodziło mi o jakby elementy, które ten celownik posiada. Czyli dostaję opakowanie i otrzymuję celownik z tak zwanym osprzętem. No i tutaj jestem jakby bardzo mile zaskoczony ze względu na to, że znowu mówimy o celowniku technologicznie bardzo mocno rozwiniętym, zaawansowanym, z trzykrotnym zoomem od razu wewnętrznym, z możliwością regulacji podświetlenia tej kropki do 13 stopni przyrządu. Tutaj mamy akurat V-kę. Mamy możliwość regulacji podświetlenia trzykrotnego, jeśli chodzi o noktowizję. Mamy możliwość regulacji ostrości. Tu jest pierścień na froncie, który służy nam właśnie do tego elementu. No i szereg możliwości dostosowania tak zwanej wysokości celownika do indywidualnych potrzeb strzelca. Także pełna gama. Celownik jest do każdego rodzaju kalibru, także jest wytrzymały, bardzo wytrzymały. Bardzo mocny. I to, co niegdyś było wadą w przypadku celowników pryzmatycznych, czyli ich waga, to tutaj jest niwelowana, on jest malutki. Dosłownie, jest bardzo mały, zwinny, to co powiedziałem. Wcześniej pracowałem na Elkanie w firmie i był to bardzo mocny, duży, ciężki celownik o podobnym zoomie, trzykrotnym zoomie, a różnica jakby gabarytu była 3-4-krotna. Można powiedzieć. Tak. Oferta generalnie Primary Arms u nas jest bardzo szeroka. Różnego rodzaju celowniki pryzmatyczne, kolimatory, oczywiście biegówki, każdy rodzaj powiększenia 6, 8, 10. Siatka w pierwszym planie, siatka w drugim planie. Tak. Bardzo fajne, innowacyjne siatki generalnie. No a te modele, kilka w ogóle rodzajów celowników kolimatorowych i pryzmatycznych ma bardzo fajną, innowacyjną siatkę. Jeszcze tego nie mamy w ofercie, będzie dosłownie za moment. Jest to taka siatka, która ma kropkę w środku, a dookoła jest okrąg, też podświetlany, który w momencie, kiedy składamy się prawidłowo, nie widać tego okręgu, ale jak tylko zrobimy lekkie przekoszenie, widać zarys tego okręgu, albo z jednej, albo z drugiej strony. Czyli określa na jakby strefę celu. Tak, i pozwala bardzo szybko zrobić poprawkę, żeby wejść po prostu kropką w cel. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które dopiero uczą się tego indeksu broni, prawda? Jasne. Zarówno na broni długiej, jak i szczególnie na krótkiej, co jest dużo trudniejsze, tak naprawdę. No tutaj mamy, tak jak powiedziałem, firmy troszeczkę się ścigają, bo wiadomo o co chodzi. Oferując szerszą gamę możliwości danego sprzętu, klient, człowiek, który jest pasjonatem strzelectwa, tak samo i ludzie w takiego pokroju jak ja, gdzie szukamy tych innowacji, po prostu wybierają albo starają się mieć to coś, co daje po prostu szeroki wachlarz możliwości. No i tutaj mamy taki przykład, tak? Mamy też przykład, jeśli chodzi o pracę chociażby samej baterii, 29 tysięcy godzin na średnim natężeniu świecenia, powiedzmy, siatki, więc jest to bardzo, bardzo długi czas. Ja nie muszę się martwić, idąc do pracy, że muszę co chwilę wymieniać baterię, tak? Tylko ten celownik po prostu daje mi pewność, że nie będzie będzie niezawodny, będzie skuteczny i będzie pracował bardzo długo, intensywnie. Czyli w sumie może być cały czas włączony, nawet nie trzeba go za bardzo wyłączać. Teoretycznie tak, ale wiadomo, jeżeli dojdzie do tego, że będziemy pracować i myśleć o tym, to ta bateria nam będzie pracowała i celownik będzie jakby
pracował w bardzo dużym wymiarze czasu, tak? No i co jest istotne, Primary Arms opracował dla swojego sprzętu celowników różnego typu bardzo fajną siatkę, tak. ACSS. Specjalną siatkę. Może tutaj Wam zaprezentuję. Z takim fajnym grotem, dzięki której jesteśmy w stanie brać poprawki na żądany dystans. Każdy rodzaj kolimatora, czy tam celownika optycznego, jest wyskalowany na różne kalibry. Tak. 5,56, 3, tak. 308. Tak, poprawki w MOA lub w tak zwanym... Miliradianach. Tak, miliradianach. Więc tutaj, jeżeli wiemy, o czym mówimy, to nie trzeba już tutaj w tym przypadku przejmować się, bo kręcić nie będziemy pokrętłami, jak w przypadku lunety chociażby, powiedzmy, tych precyzyjnych, do broni precyzyjnej, tylko zwyczajnie nakładając poprawkę na siatce możemy wstrzelić się w cel i wyrealizować, powiedzmy, element strzelania, tak? A jeśli chodzi o zalety celowników pryzmatycznych, w tym oczywiście tych, no to jest ich kilka. Jest. Przede wszystkim to, co było wadą w kolimatorach. Właśnie. Czyli wada, jaką jest astygmatyzm w oku ludzkim, to tutaj jest niwelowana. Tu nie występuje. Tutaj tego nie występuje. Problemu nie ma. Kolejna rzecz, one działają nawet bez baterii. Dosłownie, także tutaj mamy fajnie, bo po prostu ten celownik jest mega uniwersalny, tak? Nie ograniczają go elementy tego, że bateria nam padnie, że dojdzie, że musimy mieć, powiedzmy, jakiś element okularów korekty. Zwyczajnie szeroka gama strzelców może wybrać ten celownik i realizować swój zamiar, swoją pasję i strzelać, czy też we strzelaniach dynamicznych, czy w strzelaniach nawet na dalsze odległości, ze względu na to, że ma trzykrotny zoom. Tak, dokładnie. A to, co jeszcze powiedziałeś, dlaczego większa odległość? Ponieważ tutaj siatki są dużo jakby czystsze, w sensie ostrzejsze, niż w przypadku kolimatorów, gdzie mamy 3-6 MOA i to nam zaciemnia na przykład obraz na większym dystansie. Tutaj te siateczki są bardzo fajnie, precyzyjnie wykonane. Tak jak żeśmy tu prezentowali na tym rysunku, właśnie siatka wygląda w ten sposób, że daje nam możliwość konkretnego, czystego i jasnego obrazu, dzięki czemu widzimy, odczytujemy i nakładamy bardzo szybko, podejmujemy decyzję o poprawce. Nie? Dokładnie. Tomek, a czy tego typu celowniki pryzmatyczne współpracują z powiększalnikami? Ale po co, jak mamy 3? A no w sumie, ale jeśli byśmy mieli, bo też są takie w ofercie, razy jeden, no to wtedy też spokojnie możemy jakiś powiększalnik dołożyć. To wtedy dołożymy, tak? No bo jeżeli będziemy chcieli rozszerzyć możliwości naszego zestawu, naszej konfiguracji sprzętu, no to wtedy, powiedzmy, będziemy kombinować. Ale jeżeli mamy tutaj już trzykrotny zoom, do dystansu uważam tego, który w jakiejś formie będzie nas interesował 100 metrów, no to jest idealne rozwiązanie. W Primary Arms poszli bardzo poważnie do tematu i zobaczcie, dają różne montaże, różne systemy jakby wysokości, żeby dostosować kolimator do własnych potrzeb. A w ogóle, Tomek, zauważyłem, że w tej chwili jest taka moda, żeby ten kolimator generalnie były wysoko. No tak, no bo wtedy, kiedy się składamy do broni, do celownika, no to wygodniej jest nie przytulać się do tej broni, powiedzmy, ewentualnie nie kombinować, tylko osadzić ją w tak zwanej strefie dołka i fajnie, czy środka, jeśli chodzi o umiejscowienie, ja bynajmniej idę bardziej ku środkowi swojego ciała i umiejscowienie, wejście w strefę celu, tak? A mając jakby tutaj gamę tych wysokości, to pozwala do spersonalizowania, powiedzmy, ustawień tego montażu, tego celownika. I to jest super, z tym, że jeżeli patrzymy z perspektywy później już działań naszych i pracy, no to musimy też mieć na uwadze, że światło celownika jest dużo wyżej od światła wylotu lufy, więc to musimy brać pod uwagę, strzelając za przesłon, za, powiedzmy, w elemencie taktycznym, kiedy strzelamy w jakimś tam układzie wewnątrz pojazdu, żeby nie przestrzelić przypadkiem szyby lub drzwi, bo tak jak powiedziałem, światło celownika jest wyżej, lufa jest niżej i w dynamice może nam się to zdarzyć. Ale to jest kwestia obycia ze sprzętem, tak? Bo jeżeli sprzęt skonfigurujemy w tym układzie, on jest na co dzień przez nas używany,
to strzelec zwyczajnie nabiera obycia i doświadczenia. Czy generalnie to, że my widzimy obraz, prawda, z kolimatora, to jeszcze musimy się upewnić, że ta lufa jest też na celu, tak, a nie gdzieś tam na zahaczu. Że nie ma czegoś po drodze, bo zdarza się nam, że moglibyśmy, powiedzmy, strzelić w element przesłony, zasłony, czy powiedzmy chociażby tego przysłowiowego pojazdu, czy szyby, gdzie strzelamy w różnych konfiguracjach taktycznych, nie? Zgadza się. To co, panie Lasek, przechodzimy do kolejnej gamy produktów, holografów, na przykładzie Vortexa UH1. Tak, i tutaj mikro, tak. Powiększanik 6X. Taki zestaw, no taki wypaśny, powiedziałbym. No całkiem fajnie to wygląda, tak jak żeśmy mówili, no zestaw służący do tego, żeby pracować na krótkim dystansie dynamicznie, mocno dynamicznie, no i zoom, sześciokrotny zoom, który pozwala nam na to, żeby zapracować na dalszym dystansie, móc mieć wgląd w sytuację i w to, co się dzieje w przestrzeni jakby naszego pola działania, tak? Trzeba powiedzieć, że EOTech w końcu zyskał godnego siebie konkurenta, jeśli chodzi o rynek, gdy wszedł właśnie ten Vortex. Jak uważasz, pracowałeś na tym Vortexie? Miałeś okazję? Nie, to jest dla mnie nowy produkt. Powoli dążę do tego, żeby poszerzyć swoją gamę celowników, ze względu na to, że często spotykam się z zapytaniami właśnie ludzi, z którymi pracujemy, jak wygląda ten celownik, jak się na nim pracuje, jak niezawodność, jakie kwestie, powiedzmy, możliwości, jeśli chodzi o punkt, podświetlenie, siatkę i tak dalej, i tak dalej. Więc pojawiają się te celowniki, ale one sukcesywnie wchodzą do mnie tam do działania. Jeśli chodzi o ten celownik, jest to nowum dla mnie, ale tak jak teraz miałem możliwość zobaczenia i zapoznania się z nim, no to powiem szczerze, wygląda ciekawie i jest interesującą ofertą na rynku. Tak, w Stanach jest bardzo popularny, zyskuje bardzo dużą popularność, właśnie wypiera, no może nie wypiera, ale jest na pewno bardzo dobrą alternatywą właśnie do tych popularnych EOTechów. Jest trochę tańszy, a przy tym jakość wykonania jest tak samo dobra, a może nawet lepsza. No właśnie, to jest klucz, że właśnie EOTecha cechowała ta jakość wykonania, tak, niezawodność. On miał tam małą wtopę parę lat wcześniej w swojej działalności, ale patrząc z perspektywy całego czasu, no to ludzie właśnie pytali, często pytają o EOTecha, tak? Ale teraz pojawia się właśnie chociażby Vortex, no i tutaj też trzeba mieć to na względzie, że ludzie szukają pewnego rodzaju alternatywy. Ze względu na co? Na olbrzymie ceny, które poszły do góry ze względu na, no wiemy co, dostępność celowników, bo też jest ograniczona, nie zawsze jest możliwość nabycia w sposób taki płynny, powiedzmy, celownika, więc tutaj Vortex wchodzi z gamą swojej oferty i będzie na pewno ciekawą alternatywą dla strzelców. Na pewno wygrywa pod względem gwarancji. Gwarancja Vortexa jest bardzo dobrze znana. W momencie, kiedy on się uszkodzi, nawet z waszej winy, zostaje wymieniony na nowy. A tutaj wiadomo, ten sprzęt pracuje po prostu w polu i on będzie się też zużywał. No tak, no bo tutaj patrzymy na to, żeby ten sprzęt faktycznie pracował, tak, żeby on działał, był niezawodny i w przypadku nawet, kiedy strzelamy bardzo intensywnie, strzelania taktyczne gdzieś tam w jakiejś obszarze, powiedzmy nawet pojazdów czy strefie zabudowanej, jak zdarza się, no to uderzenie, ten element odporności na różnego rodzaju uszkodzenia jest kluczowym elementem. No i właśnie dołożyłem ten powiększalnik, to jest razy 6, on jest dedykowany właśnie do tego holografu, bardzo fajnie się sprawdza, jest też wersja razy 3. Super przez niego widać. Zresztą będziesz miał okazję postrzelać. Tak, już pozwoliłem sobie popatrzeć na cały zestaw, jak to wygląda. Bardzo fajnie, mamy tutaj obiekt strzelnicy na dystansie ładnych kilkudziesięciu grubych metrów, także zbliżenie zoom jest ostry obraz, przede wszystkim czysty, fajny, ostry obraz. To też jest kluczowe, jeśli chodzi o światło i podświetlenie, możliwość regulacji, co wiąże się z tym, że ta, powiedzmy, ten element zarysu, kółka, kropki,
wskazania, czy też powiedzmy tego krzyża, jest możliwość powiedzmy dostosowania intensywności światła, nie? Tak. Właśnie przechodząc do ostrości, bo tutaj obraz też jest kolimowany tak jak w kolimatorze, ale nie za pomocą diody, tylko lasera. Dzięki temu ta siatka jest dużo bardziej precyzyjna. No tak, i tak jak powiedzieliśmy, tutaj ludzie szukają alternatywy, jeśli chodzi o możliwości dostępu do sprzętu innego niż Eutechy. Mamy przykład UH1, celownik, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom strzelca. Można dostosować wszelkie jakby układ konfiguracji od właśnie tego celownika poprzez możliwość elementu zoomu, powiększalnika, więc tutaj jest naprawdę ciekawy, fajny zestaw do tego, żeby się nad nim pochylić i ewentualnie zamontować na karabin. Tutaj może jeszcze warto zwrócić uwagę na jasność tej siatki celowniczej. Ona może być dużo jaśniejsza niż w przypadku kolimatorów, co ma znaczenie w taki jasny dzień. Ona jest dużo bardziej widoczna. Jak to z Twojego punktu widzenia? Tak, zgadza się, bo strzelając w bardzo słoneczny dzień, czasami w przypadku Eutechów tą siatkę się zatracało, czyli możliwość jakby ostrości widzenia. Więc jeżeli tutaj mamy bardzo taką precyzyjną, jasną, wyraźną, no to to nam pozwoli właśnie działać i pracować mimo dużego nasłonecznienia, tak? To jest kluczowy element, żeby nie było tego problemu, nie? Że tracimy widoczność siatki. No i w tej konfiguracji mamy kolejne zastosowanie takich małych mikrokolimatorów. Dosłownie. Czyli właśnie jako zapas do biegówki, tak? Tak. Tak zwany backup setup, offset który powiedzmy służy do tego, że jeżeli mamy lunetę ustawioną na tak zwanym większym krzyżu, większym zoomie, wchodzimy szybko, dynamicznie, na krótkim dystansie tym celownikiem w cel i realizujemy. Przekaszamy broń i... Dynamicznie przekaszamy i wchodzimy. Tak. Także tutaj kwestia tylko, wiadomo, do przestrzelania, tak, wiadomo. No i dobrania, musicie po prostu dokupić sobie odpowiedni skośny montaż do tak, tego typu. Tak, żeby... dedykowany do danego. Rodzaju, tak, do kolimatora. Sprzętu. Tak. Dobrze, ale wracając do tego setupu, mamy tutaj biegówkę. Biegówki, czyli ostatni jakby typ optyki, też optoelektroniki, bo wszystkie biegówki praktycznie też mają podświetlenie. Jak ty rozpatrujesz tego typu sprzęt? Bardzo dobry, bo tak jak powiedziałem, jest to szeroki zakres, szeroka gama możliwości tego sprzętu, bo tak można strzelać nim na krótkim dystansie, wchodzić do pomieszczeń. Na jedynce? I realizować założenie tam powiedzmy taktyczne czy jakieś tam strzeleckie, jak też pracować na dalszych dystansach, wykorzystując właśnie walory tego, że jest ten tak zwany zoom, tak? Tak. Czyli tutaj w tym przypadku mamy zoom 8, a tu w tym przypadku mamy zoom 10 i mało tego, jakość, tak? Wiadomo, to jest kluczowy element, tutaj mówiąc o Vortexie, bo jest to sprzęt z górnej póły. HD, światło daje możliwość strzelania nawet przy bardzo ograniczonej widoczności. Mało tego, wytrzymałość tego sprzętu, powłoki, które chronią szkła, cała gama zalet. No, co do ceny, nie będę jakby się ustosunkowywał, bo każdy zna swój zakres możliwości i jeden będzie szukał tych biegówek o przystępnej cenie, a inny pozwoli sobie na właśnie tego typu sprzęt ze względu na jego walory. Tutaj, jak powiedziałeś, mamy tego Vortexa Razora, który jest generalnie już bardzo dobrze znany. Jest to topowa optyka, no, trudno już o lepszą. Dożywotnia gwarancja. Tak, gwarancja Vortexa jest bardzo dobrze znana. Tu jest 1 do 10, a tutaj mamy już tą nową optykę Primary Arms. Biegówki w tej firmie, w tej marce występują naprawdę w różnych konfiguracjach. Jestem zachwycony tą marką. Tutaj mamy na przykład 1 do 8, tubus 30 i mamy siatkę w pierwszym planie. Ale są też siatki w drugim planie, genialne krzyże. No nic, tylko po prostu, że tak powiem, pracować, brać. Tak. Dokładnie. I one występują w bardzo fajnej też opcji cenowej, bo jest to 1/3
No tak, dlatego tak jak powiedziałem, ktoś będzie podejdzie do Primary Arms ze względu na to, że jakość i sprzęt sam w sobie jest bardzo dobrej klasy, ale kluczowym jakby elementem będzie cena, dostępność cenowa. A ktoś ze względu na to, że ma takie możliwości, nie inne, pozwoli sobie na tą, powiedzmy, na tą optykę typu Vortexa ze względu na to, że chce mieć sprzęt najwyższej puły i nie będzie się w ogóle zastanawiał, tak? Dokładnie tak. Jeśli chodzi o biegówki i ich zalety, to przede wszystkim powiększenie, czyli też identyfikacja celu. Oczywiście. Bo jeśli nie wiemy, na przykład, to możemy sobie przekręcić na 8 i też zidentyfikować, czy strzelać, czy bad gay, czy friendly, tak? No tak, potocznie nazywając, dosłownie, właśnie to jest możliwości tego sprzętu, tak? Kwestia wglądu w sytuację, w przestrzeń. Można powiedzieć też w takiej nomenklaturze taktycznej broń wsparcia, tak? Bo ze względu na to, że część ekipy idzie na tak zwanych szybkich celownikach, chociażby tutaj, tego typu, a ludzie, którzy gdzieś tam zajmują określone miejsca i stanowiska, wspierają nas tym ogniem, który, powiedzmy, jest dedykowany i kontrolowany albo prowadzony w sytuacji, kiedy zostaje zidentyfikowane zagrożenie, ale dzięki właśnie zoomowi, dzięki temu, że mają możliwość lepszego wglądu w sytuację. Tak? Tak jest. Kolejna kwestia to rozbudowane siatki, których no trudno szukać w tych innych urządzeniach. Ale oczywiście. I wtedy możliwość wybrania poprawek na różnych dystansach. Tak, wtedy zakres dystansu nam się zwiększa. Mało tego, tak jak wcześniej powiedziałem, kropka sama w sobie nam nie daje możliwości tego precyzyjnego strzelania. Tutaj siatki, celowniki dają nam już możliwość, oczywiście do pewnego dystansu, ale już precyzyjnie. A jeżeli coś nam, powiedzmy, nie idzie, to szybką poprawkę, nałożenie poprawek i wejście w cel. Tutaj wadą wydaje się waga, bo tak, ten waży niecałe 500 gramów, ale już ten wypasiony Vortex Razor 600 gramów, plus musimy doliczyć montaż cantilever, który też sam w sobie trochę waży. No ale to już tak jak powiedziałem właśnie, tu patrząc z perspektywy tego, do czego chcemy mieć skonfigurowany nasz sprzęt, musimy się pogodzić z tym, tak, że albo idziemy w coś lekkiego, tak jak mówiliśmy wcześniej o celownikach, chociażby tych pryzmatycznych już Primary Arms, lekki, zwarta konstrukcja, silny, ze zoomem, z wieloma możliwościami, albo z bardzo precyzyjny, wyspecjalizowany sprzęt, który daje nam bardzo szeroką gamę możliwości działania, z tym, że jego waga, gabaryt jest troszeczkę większy, nie? Tak jest. Słuchajcie, my będziemy powoli kończyć. Mamy nadzieję, że ten przekrój tej optyki, którą Tomek nam zaprezentował i jakby zastosowania na karabinkach AR-15 i podobnych tego typu, jest dla Was pomocny i po prostu się przyda. Będziecie wiedzieli, co w przyszłości wybrać do swojego karabinka. Olek, no tak jak powiedziałem, staraliśmy się w tym czasie zawrzeć jak najwięcej informacji, bo możliwości jest wiele. Można by było jeszcze o tym mówić dużo więcej i dłużej. Jeżeli będą jakieś zapytania, to zwyczajnie po prostu prosimy o wpisy na kanale i będziemy realizować, odpowiadać. Dokładnie, tak jak zauważyliście, Tomek odpowiada na Wasze komentarze, także piszcie i będziemy się sukcesywnie starali na wszystkie odpowiedzieć. Tomek, ja Ci dziękuję jeszcze raz za fajną prezentację. Trochę postrzelaliśmy, był fan. I jeśli Wam się to podoba, dajcie łapkę w górę. Jeśli jesteście pierwszy raz na kanale Kolby, dajcie suba, wtedy nie ominą Was właśnie takie nowości, jak tutaj prezentujemy z naszym specjalistą Tomkiem. Pozostaje nam się pożegnać i do następnego odcinka. Cześć! Cześć!